23. edycja Rolex Middle Sea Race przed nami. Jest ze mną Grzegorz Baranowski, kapitan I Love Poland. Panie kapitanie, zacznę od tego, zacznę od pytania bardziej podsumowującego sezon. Wiem, że jeszcze jedne regaty przed nami, ale jakbyśmy w skrócie mogli powiedzieć o tym, co się wydarzyło na pokładzie I Love Poland w tym roku. Powiem skrótowo, wydarzyło się bardzo dużo, zaczynając od oczywiście transatlantyku, który zrobiliśmy w styczniu. Myślę, że dla tej młodej ekipy, która popłynęła, dało to olbrzymie doświadczenie. Kilkoro z nich robiło ten Atlantyk pierwszy raz w życiu, także myślę, że te wspomnienia zatrzymają się u nich na dość długo. Potem oczywiście mieliśmy sezon karaibski, było Caribbean 600, był Heineken. Wyniki jakie są, takie są, natomiast my oczywiście jesteśmy z regat, musimy wyciągać dobre, że tak powiem, wnioski z tego wszystkiego, także wynik, nie powiem, że wynik nie jest ważny, ale staramy się oczywiście, żeby ten wynik był jak najlepszy, natomiast przede wszystkim chcemy położyć nacisk na to, abyśmy się uczyli, abyśmy zdobywali wiedzę, abyśmy zdobywali doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości. To niekoniecznie na tym jachcie, ale zaowocuje w karierach tych wszystkich młodych ludzi, którzy są na pokładzie. No właśnie, powiedziałeś, że wiele osób zadebiutowało w tym roku na pokładzie I Love Poland. Jak wyglądał ten walor edukacyjny na waszym jachcie? No mieliśmy tak zwane dwa nabory oczywiście, tak? To jakby to nic nie mówi, czy dwa, czy cztery, tak? I to też nie daje nam obrazu, ile osób wchodzi na pokład, a ile z niego schodzi. Także to nie tylko, tak powiem, umiejętności są tutaj najważniejsze, ale jeśli wchodzi się na nasz pokład, to trzeba niestety lub niestety, no trzeba uważać, trzeba myśleć do przodu, trzeba wiedzieć, gdzie się jest. Jest to jacht typowo regatowy, jest to jacht skonstruowany i tak zrobiony, żeby płynął szybko, także tutaj nie ma możliwości na jakieś duże wahania, trzeba robić to, co się powinno robić, dlatego kładziemy nacisk na komunikację, na bezpieczeństwo, na to, żeby ci młodzi ludzie jak najszybciej te podstawy pojęli i jak najszybciej zaczęli być użytecznymi. No. Jak to jest współpracować z doświadczonymi żeglarzami, którzy odnoszą bardzo duże sukcesy w żeglarstwie olimpijskim, ale jednak niekoniecznie mają tak dużą wiedzę, jeżeli chodzi o żeglarstwo oceaniczne? Współpracuje się bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że ci młodzi ludzie nie tylko chcą, ale oni wiedzą, na czym polega ciężka praca. Że to nie jest tylko noszenie koszulki, ale noszenie koszulki jest takim powiedzmy, taką wisienką na torcie. Przed noszeniem koszulki trzeba wylać dużo potu, trzeba spędzić dużo czasu na wodzie i oni to wiedzą. Także to jest na pewno olbrzymie ułatwienie. Oni znają, wiedzą, na czym polega to żeglarstwo regatowe, wiedzą, na czym polega to ten sport wysoko kwalifikowany i to na pewno ułatwia. Oczywiście mają mniejsze doświadczenie albo żadne doświadczenie na pływaniu na tego typu jachtach, ale po to jest ten projekt, żeby im to właśnie przybliżyć. Żeby im przybliżyć pływanie nie tylko w dwie osoby, ale w 14 osób, gdzie trzeba się komunikować, gdzie trzeba rozmawiać, gdzie trzeba podejmować szybkie decyzje we współpracy z pozostałymi członkami załogi. Wczoraj na odprawie powiedziałeś takie zdanie, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, przepraszam, powiedziałeś, żebyśmy tylko nie pokonali sami siebie. Czy mógłbyś rozwinąć tą myśl? To jest bardzo proste, bo pływałem z człowiekiem, który bardzo utalentowanym naszym polskim żeglarzem, który mówił, zawsze nam wpajał, że pierwsze, co musimy zrobić, to musimy pokonać jacht, potem musimy pokonać siebie, a dopiero potem są przeciwnicy. Także wychodzę z tego samego założenia, że my musimy najpierw poznać jacht, potem się dogadać, tak powiem, na jachcie między sobą i jak my to wszystko zrobimy, to my już osiągniemy sukces. A jeśli popłyniemy ten wyścig dobrze, załogowo, dobrze, meteorologicznie, to wynik przyjdzie. Taki mam nadzieję. Imponujący wyścig Rolex Middle Sea Race, dużo wyzwań na trasie, wybuch wulkanu 10 dni temu na wyspie Stromboli, do tego czarne noce. Z jakim nastawieniem startujecie jutro w tym wyścigu? Noce może bez księżyca, ale z pięknymi gwiazdami, które oczywiście będą pewnie prześlicznie wyglądały w cieśninie Messyńskiej. Wyścig będzie ciężki. Zapowiada się ciężki wyścig, bo jest mało wiatru. Prognoza jest raczej bardzo słabo wiatrowa, także to będzie długi wyścig.
Ale jakby nie ma to większego znaczenia. Jesteśmy nastawieni, jesteśmy gotowi. Łódka jest gotowa, załoga mam nadzieję, że jest gotowa. Dzisiaj przed nami oczywiście jeszcze jedna, prawie ostatnia odprawa meteorologiczna. Nie ma znaczenia, czy będzie jasno, czy ciemno. Chcemy popłynąć dobrze, chcemy walczyć o każdy metr, o każdy węzeł prędkości i jak to zrobimy, to będziemy zadowoleni. Panie kapitanie, na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że w niedzielę wiem, że masz urodziny, także z tego względu życzę wszystkiego najlepszego. Życzymy wszystkiego najlepszego, żeby te gwiazdy pokazywały drogę i żebyście popłynęli jak najlepszy wyścig i zrealizowali swój cel. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.